Hola compañeros, mi nombre Mateo i zapraszam do kolejnego materiału z gry The Protectors na oczywiście Early Accessie. Panie i panowie, niedługo ta wersja 0.9 wyjdzie. Kiedy dokładnie, jeszcze nie wiem. Wiem, że podobno we wrześniu. Czy bardziej na początku września, czy bardziej w połowie, czy może bardziej 30 września, pod sam koniec, nie wiem. Tego nie wiem i tego się raczej nie dowiem. Ale długo już nie poczekacie. Będziecie mogli zagrać. Co ja bym chciał w tym odcinku pokazać? Wam powiem szczerze, że tak jak mówiłem, World's Battle Cry 1 kampanii tutaj w tej grze przechodzić teraz nie będę. Przez przynajmniej kolejny rok nie będę chciał się za to zabierać, bo teraz akurat nagrywam właśnie kampanię World's Battle Cry 1 w World's Battle Cry 1. Ale rok temu tutaj przechodziłem tę kampanię, tę złą ścieżkę, prawda? Ja bym sobie tak z czystej ciekawości odpalił... Odpaliłbym sobie... Custom Chapters to było, tak? Odpaliłbym sobie tę kampanię na chwilę. Wiecie, tylko początek, żeby zobaczyć. Bo tam widziałem właśnie na tym trailerze jakieś zmiany. Wiem, że Minos jest już w końcu znowu najemnikiem, a jakimś tam rycerzem wysokich elfów. Jestem tylko troszeczkę ciekaw, jak to się będzie prezentowało, więc na pewno nie będę teraz nagrywał całej kampanii, po prostu jeden odcinek nagram teraz, czyli prawdopodobnie sobie pierwsze dwie misje tylko zrobimy. No może pierwsze trzy, jak starczy czasu, nie wiem. Poprzednie odcinki tak ponad 50 minut miały, tak około godzinę, nie? Co jest? Co jest, kurde? Czarny ekran widzę. Nic się nie dzieje, muzyka leci. Czyżby to nie działało? Co jest? Chyba nie ma, nie ma sensu chyba czekać, aż zacznie odpowiadać. No mogę poczekać, ale no... Zrobię tutaj pauzę nagrywania i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Zrobiła się pauza? Nie zrobiła się pauza. Dlaczego się nie zrobiła pauza? Halo, obeję się. No... Nie doczekałem się generalnie, więc spróbuję jeszcze raz. Coś jest nie tak. Nie wiem, czemu nie odpala tej kampanii. Nie wiem, dobra, nieważne. Nie działa, to nie działa. Skoro nie działa, to weźmiemy sobie custom, nie campaign, czy campaign? Custom campaign chyba, nie? Tylko jakimś takim nowym hero by trzeba, nie? Jakiego bym chciał hero? Minotaura. Tylko z jakiej tutaj frakcji? Beastmen of Kvar, Order of the Broken Sword, Order of the Iron Fist, Order of, Malignus, Raiders of the Pale Sea. No chyba Beastmen weźmiemy po prostu. Call of Sartek. Whenever an enemy unit is produced, they make a resistance. Check against frenzy with strength of one. Ok. Dobra. Złodzieja na pewno nie. World's Battle Cry 3 zawsze grałem kampanię, jeżeli grałem Minotaurem w sensie, no może nie tyle, że jak zawsze grałem kampanię, grałem Minotaurem, to zawsze sobie robiłem wojownika Minotaura. World's Battle Cry 3 to był naprawdę solidny wybór i tutaj też bym chciał sobie tak zagrać. Zrobimy sobie Minotaura wojownika, po prostu. Warrior Minotaur. Silver, no to tam nie bardzo, weźmy sobie Skowron 5. Albo Skowron pierwszy, bo po prostu Skowron. Minotaur, tak jest, to się zgadza, to się zgadza. Obrazek sobie tam może być. 14 siły mamy na starcie, 0 Intela. No fajnie, że mamy 0 Intela, nie potrzebuję mieć Intela. Chyba. Co to za order? Nie.
Okej. Okej, spoko. Dobra, level pierwszy, mam od razu 5 punktów na starcie. Speli mieć nie będziemy, nie? Tutaj mamy... Aha, plus pół do kombata tutaj jest teraz, tak? Takie buty. Mighty Blow, plus 1 do obrażeń. O, na czwartym już jest plus 5. To jest ciekawe. Morale to walić. HP plus 15 na poziom. To też nie jest złe. To nie jest złe. Ja bym chciał w charyzmę na starcie mimo wszystko pójść, żeby nie mieć dodatkowych kosztów, nie? Zabudowanie. Co my w perkach mamy? To nieważne. Ja muszę perka wziąć, żeby mój bohater mógł serdecznie wcinać zwierzaczki? No to trochę rozczarowujące, że ja muszę perka do tego jakiegoś brać, no ale okej. Czekaj, co? Allows your hero to use the ritual combat ability. When activated, target a nearby non-hero, non-titan, non-mechanical unit you control with full HP. The target unit dies and your hero gains an amount of... What? HP? To jest jak u rycerza śmierci, u Arthasa? W Warcraftcie? Czy o co z tym chodzi? Rage. Jest jakaś mechanika Rage'a. Your hero gains a splash attack. Dobra. Allows your hero to use the Berserk Rage ability. When activated, your hero gets plus 140% damage and 100% attack speed for a duration of 10 seconds. Berserk Rage recovers in 3 minutes, ok? Call of Sart. Whenever an enemy unit is produced, they make a resistance check. Aha, frenzy. Okej. Dobra, bierzemy charyzmę. I weźmy sobie na starcie może HP. HP zawsze dobre. A. Dobra, weźmy sobie Battle of Eteria. Kampanię z WB2. No, przetestujmy to. Włączy to się w ogóle? Przecież będzie czarny ekran. What? O! A może tam to też by zadziałało, tylko musiałbym poczekać dłużej. Tak było. Głośne trochę, nie? Ale damy radę. Muszę sobie trochę ściszyć. Później jak będę więcej gadał, to będzie się mógł znowu podgłosić. Oj tak, byczku. Sobie teraz myślę, że przecież ostatnio jak nagrywałem Heroes Battle Cry 2 na pseudo Iron Modzie, to przecież też Minotaurami grałem, nie? Ale to spokojnie, to, tak jak mówię, ja nie będę teraz robił serii z tego, jak będę grał sobie kampanię Heroes Battle Cry 2 w TPC. Zrobię ją kiedyś, na pewno, i wtedy wybiorę na pewno inną rasę. Ej, a mógłbym tu plagą zagrać? Albo rojem? Nie pomyślałem o tym. Difficulty, hard.
Map scroll speed, fast. Okay, the rest is whatever. Realm of War. I możemy na Ohtar albo Sartek Maze. Czy tam Sartex Maze? Ej, jestem ciekaw, jak ten Sartex Maze będzie tutaj przedstawiony w tym. W tym, 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 tamtym. Czy która. Jak, chwila, ja to zawsze. End turn. Your turn 10 days left. Wow! Turówka! Dobra, chwila, moment. Bonusy. Aera bonus, Aldira Kuro. Ohtar, Ohtar. Where is Ohtar? Co mi da Ohtar? Realms of War bonus. O, mam plus 3 do kombata na Herosie. Na starcie. Ohtar. Plus 5 do obrażeń przeciwko małym istotom. No zmienili. Tam były oryginalnie expy chyba jakieś dla jednostek, mi się wydaje. Dla nowo stworzonych. Plus 1 double dealer. What is double dealer? Mountain point bonus. Plus 10 do obrażeń przeciwko Minotaurom. Deflection, Destruction. Dobra, czyli Ohtar mi zwiększy obrażenia przeciwko małym istotom. To nie byłoby złe, no to jest zachęcające, ale to jest dla bohatera tylko. Co by mi dał Sartex Maze? Sartex Maze bonus plus 3 do magii Chao. Nie. Co tu jest White Mountains? A mogę tutaj przeczytać? More info. A to nie wydaje się być szybkie. Nie wiem, czy nie będą to poprawiać w przyszłości, ale póki co to się wydaje być bardzo niestabilne. Chodzi to... Cielosko, nie? Wolno się przesuwa mapka. Może dlatego, że aż tyle różnych rzeczy tutaj wykonuje animację swoją. Aby się przydało zrobić tak, że w momencie, gdy jest nasza tura, żebyśmy tylko my wykonywali animację, a później jak się boty ruszają, no to żeby oni się tam macali, powiedzmy. W ogóle chodzi tu na wodzie jakaś, co? Dobra, White Mountains, co to robi? White Mountains. Do złodziejstwa plus 1. Nie wiem, czy to będzie dobre. Dobra, idziemy na Ohtar. A Mountain Point jeszcze mogę. Mountain Point co robił? Tam czytałem, nie? Coś interesującego tam chyba było, nie pamiętam. Mountain Point. A plus 10 do obrażeń przeciwko Minotaurom. Ale to. A w sumie, bo ja tu z Minotaurami będę się bił, nie? Ze swoimi się będę klepał na razie. A to weźmy Mountain Point. W pierwszej kolejności. A, podróż. Aha, ja już kończę turę. Za samo poruszenie się. Wow. Jestem ciekaw, czy mogłem coś u siebie zrobić w tym Realm of War. Another addition to our mighty empire. A gift to my people. My kingdom expands. Okej. Okay. Czy raczej nic więcej nie zmieni. Time of day, morning. Whatever. Become conqueror of this region. If you win this battle, the region will be ours. Our scouts reported fortification level is 1. Scouting requires 5 dexterity. Nie mam nawet 5 zręczności. Wow. Ja bym chciał się do 20 punktów zręczności dokopać. Zwłaszcza, że jestem wojownikiem, to akurat będzie opłacalne. Auto solve.
O nie, 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 61% w ogóle, co? Nie, 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 co za autosolve? Nie, nie, nie. Wchodzimy do gry, normalnie walczymy. No zobaczmy, zrobimy sobie tę jedną mapkę z kampanii WB2 w The Protectors, minotaurami. Ja akurat nie jestem wielkim fanem minotaurów w The Protectorsie jakoś, szczególnie. O, mogę... Ej, chwila, wezmę cię. Ja ciebie chcę. True power is mine. Chwilę, co? Kill them in Sartek's name. Wait through their blood. Okay. Dobra, panie króliku, idź tam. Złota mamy w ciul, metalu nie mamy w ogóle. Co tu się dzieje w ogóle? Czy jakaś losowo wygenerowana mapa, czy? Czy o co chodzi? Mamy miotaczy toporów, którzy mają zasięg 3. Potworny zasięg. In Sartek's name. Co to są za grafiki dziwne? A bo to są niby chmury jakieś, tylko że to... Ej, tu woda, ale to beznadziejnie wygląda. Ojejku. Ale to jest bardzo do poprawy. Ty jesteś na skaucie. To dobrze. To bądź. Lecz tam gdzieś na koniec mapy. O, ile zdrowia mam na pierwszym levelu. Sobie wziąłem po plus 15 tam bonus, ale siły dużo też nie na starcie. Gdzie są jakieś inne kopalnie? Tu w ogóle metalu nie mam. Lub... metal... kamień... krycha... złoto. Pokam je to. O, mogę w pierwszej erze postawić zagrodę, patrzcie. Przejmij to. Gąskę mi zabili. Ale te wieże są potężne. A, to jest ta harfa. Ale znerfiona też w TPC. No to nie bardzo. Tremble. No, zdecydowanie inaczej ta misja wygląda. Dobra, co ja tu mogę robić? Aha, to ja muszę zrobić research, żebym mógł serdecznie zacząć robić te jednostki. Plus one, on je, tylko plus jeden? Okej, zwierzęta mogę robić. To... nie potrzebuję tego. Nie wiem, do czego to będzie, ale zrobię. Net Ability. O, tak jak w Warcraftcie. Dobra. Zaprośmy ten lookout. Z jakiegoś powodu dodali te budynki tego typu do przedziału wież. Zobaczmy. No bo ta wieżyczka w sumie jest dużo lepsza w TPC. Ona od 12 do 35, no znerfione trochę, ale... whatever, może być.
No i to może czekać na swoją kolej. Sprawdźmy tych. To niech się zrobi. Sprawdźmy was. Co to jest? Furious Charge gives plus 8 speed, plus 50% damage, and splash attack that flings enemy units away. Wow! Dobra, pójdźmy tam. No, zrobili takiego kwazyta. Wow. To niezła jednostka. Weźmy tu bohatera. Chodźcie tu. Nie, chwila, tam jest metal. Weź to. Dasz radę to przejąć, tak żeby... Wieża cię nie sięgała? No... Być może... Okej. Sprawdźmy... zwykłą wieżę. W ogóle tania ta... Znaczy tania... Ta wieża jest tania. A dajmy drugą obok tej od razu. Niech to będzie obok siebie. Dobra, mamy kamień dodatkowy. Niech się on wypełni, chociaż... Brawaliśmy waszą dwójkę tam po prostu. A tam jest jakoś tam contested z czymś. No tak. Nie, to jest głos... To nie jest głos z jedynki, nie? To jest z dwójki chyba. Czy z trójki. Czy to jest z jedynki? Nie, nie pamiętam. Czy to jest z jedynki głos tego Slayer Knighta? Czy to jest głos z trójki? Zobaczmy, co my tam mamy. Okej. Że spore siły tu są. Bohater, widzę, nie daje rady. Zabójstwa. O, cholera jasna. Zabójstwo w tego weszło mojego króla. Niedobrze. Nie wiem, na czym ten rage polega jeszcze. Nie mam w ogóle metalu. Przestanę tych robić. I tych. Tych tylko muszę. I... jeszcze wieżyczkę sobie dorobię w razie czego. Nie, to wszystko porobione. Czyli teraz tylko te tiery trzeba porobić.
Okej. Ale to, że króla straciłem, to lipa. Oni przetrwali z jakiegoś powodu. To straciłem. Te wieżyczki by trzeba rozdupcyć. A ja tutaj nie będę miał dostępu do tego. A, wy też nie możecie do wieżyczek wejść. Myślałem, że stworzyli jakąś taką inną wersję Minotaura po to, żeby był właśnie jakimś mniejszym, takim ciotowatym ziomeczkiem, który będzie mógł wejść do wieży. Bo w TPC zwiększyli rozmiar tych Minotaurów i miotaczy toporów już w poprzedniej wersji, w 089 ich zwiększyli. Jeszcze w 089 jeszcze widać tutaj, że zajmują dwa miejsca. Ale tutaj w 09 zrobili tak, że wszystkie, nawet czteropolowe jednostki tutaj zajmują tylko jedno. Ale dużymi jednostkami tutaj tak naprawdę są. Tylko że te jednostki są za słabe. A ten co tu chce? No ten może w sumie wejść do wieży. Dobra, no nie podoba mi się za bardzo, tak szczerze, póki co. No, po pierwsze mam tylko kopalnię drugiego poziomu, do żelaza. Czuję, że są jakby, no, potworne problemy z surowcami. Nie wiem, czemu w ogóle mam tu jakieś minus 0,2, tutaj minus 1,7, nie wiem skąd to się bierze. Ja nic przecież nie naprawiam, ani nic. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy ja w ogóle dam radę tę misję przejść w tym odcinku, bo to może się okazać, że to będzie jakoś cholernie długie. A ja, wiecie, ja maksymalnie do trzeciego tieru będę mógł tylko dojść. No, przejdę do wyższych tierów, zobaczymy, co ja będę mógł robić, bo wydaje mi się, że samymi tymi jednostkami to ja tu nic nie ugram. Nawet nie mam dostępu do tego, do kuźni jeszcze, nie? W tej erze. Tutaj dopiero będzie. To też. No zobaczymy, no niedługo ten metal się zbierze. A tu jest rage jakiś. Nie wiem od czego on... Chyba po prostu muszę walczyć. Jak gdybym posłał was wszystkich, dalibyście radę zniszczyć jedną wieżę? No, bohater. Otoczyć go, on ma zabójstwo. Wam jeszcze. Dobra, przynajmniej wszystkie mikstury zużyję. Tyle dobrego. Pewnie się go nie uda zabić. O, udało się. 55 expo. Niedobrze. Trzeba walczyć. Nie wiem, jak oni tego rage'a nabijają. Gdy zabijają, czy... No chyba tak, gdy zabijają. Dobra, niech się biją. A. Jak są na prawą? A, jest activated, dobra. Ręcz jest zmniejszany. What? Cofać. Wycofują się. To chcę. Dobra, trochę mniej was zacznę robić. No, nie, jednak wraca.
Dobra, stać mnie na to. Zobaczmy, o, gacki. Gacki przyleciały, a ja nie mam nic na lataczy. Znaczy mam was, niby. Spróbujcie to pozabijać. No i taran jedzie, to niedobrze. A, i on normalnie miotaczy toporów już robi, a też mogę? A to bym musiał zrobić. Ale złoto mi się nie zgadza kompletnie. Mimo, iż mam kopalnię wypełnioną trzeciego poziomu, to tego złota też nie ma dużo. Bohaterem wyjdę. Okej. Okay. Okej. Okay. Spoko, spoko. Mamy tarany, tylko że one nie są zbyt dobre. Aha, daję im piercing crushing tym brudcom, tak? Tym. No nie wiem, czy to jest dobre. To na pewno chcę. Research complete. Znaczy, będę chciał tarany, żeby te wieże porobić, no bo podejrzewam, że taranami to ja bez większych problemów zrobię te wieżyczki. Spróbuję pozbyć się chociaż tych dwóch, ten kamień byśmy mogli wziąć pod kontrolę. Najchętniej to bym się tutaj spróbował jakoś ogarnąć z tym metalem, bo ja go prawie w ogóle nie dostaję. Ja nie rozumiem za bardzo, na czym to polega. I nie stać mnie w ogóle na jednostki. Taran ma plus 100 do obrażeń przeciwko budynkom. No to powinien sobie poradzić. Myślę, no nie jeden, ale no ze trzy. A i tych też mogę. No ale to jest tak drogie. No, master, no. Battering ram. Pull it out. Ja chcę bazyliszki. Od 45 do 55. Strasznie wytrzymała ta wieża. Mamy niby trzy tarany, ale... No, świetnie. No nie, no tarany nie miały być... do tego wykorzystane. Nie mam już jednostek, co biją z dystansu. Bohater dostaje po mordzie, jest niemiłosiernie. Nie wiem, czy mu się zaczął wycofywać nagle. Nie wiem, czemu się zaczął wycofywać. Whatever. Ale wiem, że potrzebuję jednostek. Czyli niepotrzebnie zrobiłem trzy tarany. Straciłem bardzo dużo przez to surowców. Gnole można by spróbować porobić. Chociaż ja wiem. Rozwal te gacki, jak możesz. Ja już nie wiem, co tu się dzieje. Naprawia to się, czy nie? Pracownicy niby za darmo to mogą naprawiać. Niech wypełnią to wieżę.
Zróbmy może tych gnoli jeszcze. Cienko to widzę. I nudno trochę. Niby się wszystko wolno porusza, ale ja nie chcę nawet przyspieszać, bo ja tu nie ogarniam tego. Nie podoba mi się to, z jakimi kopalniami zaczynamy. Nie podoba mi się to, że można tylko dwóch teraz pracowników do pierwszopoziomowej. Wcześniej można było tutaj czterech. Do drugopoziomowej można było sześciu, do trzeciopoziomowej normalnie ośmiu. No i wieżyczka stracona. Jakieś nieporozumienie. No. Tutaj wejdźcie. No i oni tam za darmo to naprawiają niby. Zrobię to gniazdo, zobaczę co tam będę mógł robić, ale naprawdę mam wrażenie, że muszę mieć bazyliszki. Mam nadzieję, że bazyliszki będą z jakiś kamień, krychę, coś tego, nie? To będę mógł surowce inne wydawać, ale nie mogę się dokopać do trzeciego poziomu ziguratu. Musiałbym tych przestać robić. Czemu się te wieże nie chcą naprawić? Co za problem? No ja bym może to obmurował. Yes, master. Nie no, wyjdę Herosem. Spróbuję im tam trochę nawalić. Co prawda mu strasznie mocno zadają obrażenia z tymi toporami, ale przynajmniej trochę pozabijał, odwrócił uwagę. No ale no... Nie daje rady. Po prostu nie daje rady. Nie wiem z jakiej racji ta jedenostka w ogóle tu istnieje, czemu jest dostępna przed nimi. Wcześniej ona była od te trójki. Ajajaj. Nie podoba mi się to, że jak klikam teraz jednocześnie lewym i prawym przyciskiem myszy, to nie przypisuję od razu dwóch naraz, tylko jednego. Strasznie upierdliwe. Wcześniej tak nie było. Nie wiem co powiedzieć. Tak patrzę i się zastanawiam, co ja tu mogę zrobić. Nie mam metalu, nie mogę iść tam go przejąć, bo
prawdopodobnie wrogie budynki tam są obok, bo ja tym bohaterem próbowałem to przejmować, ale się nie dało, bo coś tam było innego prawdopodobnie. Nie jestem w stanie tego pusznąć, bo nie mam czym. Ja się ledwo bronię przy swoich wieżach. Przegrywam. W ogóle się nie bronię. No przegrywam po prostu. Nie jestem w stanie tego zrobić. Ta mapa w ogóle zupełnie inaczej wygląda, bo oryginalnie, jeżeli to jest ta mapa, co ja myślę, to my powinniśmy się budować po lewej stronie i mieć tutaj generalnie takie zielone tereny i po środku tutaj powinni być barbarzyńcy, tutaj krasnoludy, a tutaj orkowie byli. I były takie dwa, jakby takimi dwiema rzekami to przedzielone były te tereny. Ja byłem tu, tutaj byli orkowie, a tutaj barbarzyńcy z krasnoludami, nie? Tak wyglądała ta mapa, więc zupełnie inaczej ta mapa wygląda. Nie wiem... Po prostu nie jestem w stanie tego w ogóle zrobić. Gdybym miał normalną kopalnię żelaza tutaj, trzeciego poziomu, a nie drugiego, no to by dało razy. To by dało radę. Set to easy. No weźmy set to easy. Niech będzie. Byliśmy trzeci poziom. Na pewno bym chciał jeszcze jeden punkt zręczności, żeby command radius się zwiększył, żebyśmy mieli już jakiś discount, jakikolwiek. Zręczności bym chciał, żeby był bonus do movement speeda jakikolwiek. A w sumie to można byłoby jeszcze więcej, żeby tam te scouty robić, albo no to może na razie nie. W skillach bym chciał... Regeneracja może być. Kombacik może być. Mighty Blow może być. Takie coś sobie zrobimy. Można wziąć króla minosków do świty. No na razie lipa. Spróbujemy zagrać na łatwym jeszcze w tym odcinku inną mapę może po prostu. No ta mapa ewidentnie mi się nie podoba. Spróbujemy to, może Sartex Maze zrobimy. Nie podoba mi się też to, że poprzez takie przejście jakby tracimy całą turę. I teraz trzeba czekać, aż się boty ruszają i strasznie to wolno trwa. Długo to trwa. Nie wiem, może ta kampania powinno się rozgrywać, wiecie, jakimś takim wyekspionym bohaterem. Już gdybym miał jakiegoś normalnego bohatera, który by coś potrafił więcej, jakiś merchant może, albo jakiś taki warrior, który mógłby tam wszystko, wiecie, dziesiątkować i się może jeszcze leczyć nawet w ogóle na nich, to pewnie by dało radę, nie? Ale no... Ale nie, chyba nie ma tutaj plagi, nie? Plagi nie ma i nie ma roju. Jeżeli uda mi się mapę na dół, to też jest jakieś nieporozumienie, że to się tak porusza. Jest tam coś pod demonami? Czy jest mapa jak w dwójce? Tak okrojona tutaj trochę. Nie no, są na dole, tylko że tam na dole nic nie ma niby. Chociaż nie. A myślicie, że tam jest Imperium albo Srathi? Coś? Nie wiem. A to może plaga też normalnie tutaj funkcjonuje? Ale no nie, no nie powinna. No w WB2 oryginalnie nie ma żadnej plagi, nie ma roju, nie ma Imperium. Ale bohatera takiego można by wziąć niby, tak? Nie wiem. No przesuwanie mapy jest nieporozumieniem. Możliwe, że to jest to, nad czym pracują, bo właśnie jak się pytałem, nad czym teraz pracują jeszcze przed wypuszczeniem tej gry, no to mówili, że właśnie głównie właśnie nad kampanią WB2 pracują w tym momencie. Podobno. Czy ja tu coś mogę zrobić? W ogóle koron nie ma. Build fortifications. Nie mam koron. Nie, wait. W życiu. Dobra, wejdźmy do Sartex Maze. Zobaczmy, co tam się dzieje.
A, end tu. At last. Pomysł mi się podoba, tylko chodzi wolno. Nie podoba mi się to, że widzimy teraz animację każdego jednego bota. To powinno być takie pyk, 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 pyk wszędzie, instantowo. Ta mapa, którą teraz robiłem, to było też jakieś nieporozumienie, że miałem kopalnię metalu tylko pierwszego poziomu na starcie, tylko dwóch pracowników można tam wsadzić. Te wieże, które tam broniły 2600 HP ponad i od 45 do 55 obrażeń, też jest jakieś... nie wiem... dziwne. Zobaczmy to. Autoresolve 47%, no nie. Scouting. Potrzebujemy 6 zręczności, żeby się dowiedzieć, czy będzie Fog of War. 7 zręczności, żeby się dowiedzieć, czy jest jakaś zasada z maksymalnym keepem. No właśnie, jeżeli chodzi o researche, no to te 150 koron mnie kosztuje, żebym w ogóle mógł tę czwórkę robić. No, zobaczmy. Sartex Maze był prosty w WB2. To jest takie czyste 1 na 1. Kopalni się miało tam trochę, miało się zestaw trzeciopoziomowych i po lewej stronie jeszcze zestaw drugopoziomowych. Zobaczymy. Dobra, wezmę ciebie. Wezmę ciebie. I was. Zobaczmy. Czy to też się zmieni... Dobra, mamy zestaw normalnych kopalń. Tyle dobrego, że mamy normalne kopalnie. Nie wiem, czemu już w ogóle metalu, nie mam kryształu, nie mam złota, mam ponad... Nie rozumiem, co się dzieje, nie wiem, o co chodzi. Co to za maze jest? What the fuck? Idź tam. Dobra, mapa wygląda zupełnie inaczej. Dobrze, że mamy normalny zestaw kopalni, bo tamta drugopoziomówka naprawdę będzie mi się śniła po nocach. Jakieś nieporozumienie. Zrobimy sobie zapis. Beznadziejnie, że Slayer Knight, który ma naprawdę solidne statystyki, jest drogi, nie jest Minotaurem, bije magią w połowie z siecznymi, że to jest w ogóle dostępne przed wszystkim innym. O, w ogóle tu jest napisane Army Points 1. Dlaczego on nie może wejść do wieży? Mógłby móc wchodzić do wieży. Skoro już wymyślili coś takiego, to mógłby... A gnole możliwe, że dalej mogą. W sumie nie pomyślałem. To chcę... I tyle. No i tam, nie wiem, zrobię ze trzech was. Idź tam, przynajmniej. Tam jest coś. No, zupełnie inaczej ta mapa wygląda. Co, coś tu może, jakieś wydarzenie tu może będzie, co? Coś tam się dzieje. Weź to. Chwila, bohater to niech dyga po ten artefakt. Tu.
Tam jest kopalnia kamienia trzeciego poziomu. O kurde, co to? Coś mnie unieruchomiło. Ja mu zaraz nawalę. Czemu tak się zatrzymujesz? Dobra, jak przejmiesz to... Dawaj tu. Nie wiem czemu tego kryształu w ogóle... Ja nie rozumiem, na co ten kryształ poszedł? Gdzie ja wydałem kryształ? Co, na to? I co, i... nie rozumiem, z jakim jest... What the hell? Dobra, weź... Paralyzed. Really? Paralyzed. The fuck? What the hell? Czemu ty się cofasz? Do nich? O co chodzi? Jaki ty masz problem? What the hell? Nie, cofnij się. Nie rozumiem tych movementów. Come on! Chodzi jak gówno. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje. Nie podoba mi się. Nie wiem, czy dlatego, że to kampania, czy te potyczki poprzednie też tak chodziły beznadziejnie. Ja tu nie mam jak się wybronić, nie? On mi może zniszczyć po prostu. Ja go w ogóle nie tknąłem. Chorobę mi rzucił na budynek. Bazyliszka nawet mu bohaterem nie zabiłem. Na podkach. Wojownikiem. Trzeciopoziomowym już. Dobra, damy radę. Goń, goń, goń. Mamy jeszcze podkę? Nie mam. Lepiej spierdzielać. Ale masakra. Nie, chwila. To zbuduj. To dwójka niech się zrobi. To niech się zrobi. To później. What the fuck? Now back to scramble. New armies are available. I feel much stronger. Nie wiem, co tu się odwala. Your buildings are being converted. Dobra, zostańcie. Muszę zobaczyć, czy będę mógł się mimo wszystko najeść jakąś owcą bez tamtej umiejętności. Trzeba przetestować. No tak, choroba na budynku. Długo ta choroba będzie utrzymywana? O! Nie mogę. Co, nim steruje? Fuck. No on może jeść zwierzęta, no to jego chociaż wyleczmy.
Zobaczmy, czy krowa go jakoś bardziej uleczy. Może ten pingwin to jest ta owca? Tylko, że to jakie zwierzę wychodzi, to zależy od mapy? Okej. To co wiecie, jak się zrobi krowa? Nie wiem, czy więcej wyleczyło od owcy. Na pewno każde zwierzę w WB 1, 2 i 3 oryginalnie leczyło dokładnie 20. Mogę już robić te bazyle? Gaze of Sartek. Aha, jeszcze nie mam ziguratu. Dobra, zróbmy to. To też. Tutaj już niech się nie robią. Zrobimy sobie upgrade. Tutaj możecie się robić. No wy jesteście solidni. Może być. To też. To też. O! No zamiast 3, jak będą mieli 5, no to już brzmi dobrze. Co ja tu mogę porobić? Sprawdźmy tutaj, co jest. Da się tam przejść? Chyba nie. Ja miałem iść tu. Że tam niebezpiecznie było. Weź jeszcze zrób ze dwie owce. Niech on się sobie zje. Ty tam idź. Żebyś nie zginął. Nie dość, że jesteś chory, to jeszcze masz jakiś tam scorched. Nie wiem, czy to będzie bez końca. Destruction. Tutaj jeszcze coś jest, ale to chyba będą korony albo coś innego. No 80 wyleczyło, tak? W razie czego to wezmę, jakbym chciał unieruchamiać tam jego bohatera, czy coś, może, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie działało. Mógłbym w międzyczasie was robić dalej, żeby wypełniać to, to, to i to. Ty byś mógł spróbować iść tu ze mną w sumie. Ten mój hero to się porusza tak, jakby chciał, a nie mógł. Pytanie, gdzie jest jego hero? Nie wiem, podejdę sobie jednostkami tu. Może go tam przeatakuję trochę. To bym chciał. To bym chciał. Dobra, ta trójka się robi. No spoko. No oni są naprawdę solidni, radzą sobie. I ten rage mi się tam ładuje. No przegrają moi tu z tego co widzę, ale... Ale walczą. On też ma Slayer Knightów. Dobra, no będzie trzeba ich porobić więcej po prostu. Inteligencja potrzebna. No mógł sprzedać, nie? Jest tu jakiś event? There is nothing to convert. Ale Ctrl C dalej działa. Dobra, nie da się tu.
Przejmij to. Katapulty będzie można robić też. To się przyda. Ja bym chciał tych Axtrowerów dużo porobić. No, i handel też mają. Możemy to zrobić. Morale. To. Tutaj to bym chciał w końcu. To. No i te bazyle będziemy robić. Nie? Zobaczymy, za jakie surki. A, no i jajcarnie byśmy chcieli. Dobra, o, choróbsko minęło. To dobrze. Tamto też możecie wypełniać. Spróbujmy to wziąć. Dobra, chyba sobie poradzą tutaj, co? Już moi. Czy nie bardzo? No to nie moje. A nie było moje? Straciłem to? Dobra, porobili. Okej, dobrze. Weź tamto. Albo wiesz co? Nie, weź to złoto tutaj. Może. Nie wiem, czemu z jakiegoś powodu tego złota mam cały czas bardzo dużo. Oni też są za złoto. Zobaczmy to. Za złoto i metal znowu. No co jest? Co ja mam z tym kamieniem robić? No prośba. Co ja mam z tym kamieniem robić? I kryształem. Weźmy to. Co on robi? Co on nagle odwalił? Tej szarży się chyba przestraszył i zgłupiał. Tam się da dostać? Chyba tak. Zobaczymy. Zobaczymy. O, idzie coś z taranem. Może już mam ładniejszą armię. Oni mają plus 7 do obrażeń. Oni jeszcze nie mają plus 2 do zasięgu, bo co? Bo złota nie ma? Dobra, to was nie chcę. Tutaj choroba minęła. A wy się za złoto też robicie. No starszy, bo wy mi pewnie tego złota bardzo dużo tak naprawdę zażarliście. Gdzie to była ta armia? No, tutaj już są. Dobra. A, no dobra, no na umiejętność. Może akurat. Okej. Dobra, ustawcie się tam, gdzie chciałem was wcześniej ustawić, tylko że ostatnio nie doszliście, wywaliliście się. Aha, no to jest po prostu na sprzedaż? A mogę iść posprzedawać takie rzeczy w sklepie? A tu nie było sklepu, to nie ta mapa, nie? Tam idźcie. A jeszcze była jakaś tutaj. Tu idź. Thank you.
To jest ważne. Dalej nie ma co robić z kamieniem. Też, kurde, za złoto metal. Godzinę już ponad pan odcinek, no ale dobra, już nagram dłuższy taki. Zobaczycie moją całą opinię, nie będę wycinał tego, co było wcześniej. Niech twórcy też zobaczą, co o tym sądzę. Dobra, oni nadchodzą. Ten metal wrogi jest wypełniony, co? To wypełnione, wypełnione. A tu jeszcze coś jest. Wiesz co? Oddziel się. Weź tam. Bohater już chyba sobie poradzi, jak nie ma wrogiego bohatera. On był taki groźny, paraliżował. Petrify, petrify. No dużo kombata, mam pathetic creature cały czas. Okej. Dobra, tutaj już sobie zrobimy jakieś ma... Chuja sobie zrobimy, nie mamy tego. Niech się przestaną robić, bo oni też metal zżerają. To by było w sumie dobre. To by rozwiązało problemy. Dobra, spróbujmy to. Były tu jeszcze jakieś kopalnie? Tam bohaterem spróbuję. Nie da się. Wkurza mnie to, że jeżeli się kliknie w miejsce, do którego się nie da dojść, to bohater tak nie robi tak jak w poprzednich wersjach o Warlordsa, że mimo wszystko próbuje się dostać jak najbliżej tego miejsca, tylko po prostu w ogóle nawet nie próbuje. I w efekcie jest taka sytuacja, że jak ja uciekałem od bota i kliknąłem gdzieś się akurat nie dało dojść, to mi się zatrzymywał, nie? Jeszcze jest na defensywnej postawie, więc się wracał jeszcze do bota, do wroga, żeby się z nim bić znowu, nie? Do dupy. Nie powinno tak być. O, sorry. Destruction. Nawet ci topornicy biją normalne obrażenia tym budynkom, ale taka mała grupka naprawdę rozpierdzielają ostro, nie? No zobaczcie, sami dystansowi przecież rozwalają to bez problemu. Ten przy okazji zginął od toporów. Tam jeszcze coś było, nie? Jakaś wieża, właśnie. Bazyle niech się wychylą, żeby one tankowały. A nie, one mają podatność na obuch przecież. Nie był najlepszy pomysł, ale topornicy też mają mało zdrowia. Dobra, po prostu się wywalą, trudno. Nowe bazyle dojdą. Handel się niedługo zrobi. To możemy coś zrobić za samo złoto bez metalu? Gnole możemy zrobić. Niech się robią gnole. Dobra, to nie jest za metal, okej. Okay. Budynki nie są za metal, tyle dobrego. Genoli zrobimy dużo. Handel już wszedł w kolejkę, czemu jeszcze nie chce? Aha, to jest jeszcze droższe.
Leć tam. Tam można by wypełniać. To. I to. No proszę, bazyliszki nie zmieniają w kamień. Nie generują tego kamienia, z tego co rozumiem, jeżeli się tego im nie odpali, tak? Czyli trzeba im odpalić umiejętność Petrify, który wtedy prawdopodobnie jak zabiją, to skamienią i dostaniemy ten... kamulec. No, wtedy faktycznie się zmieniają w kamień. A to jest tylko na jednego tego? Na jeden cel? Tylko fajne to jest też pod tym względem, że unieruchamia, nie? Że to skamienienie faktycznie tam trwa, działa gdzieś tam czasu. Jest dobre. O, tego. No i no Petrify, super. Dobra, niech tam biją. Was sobie tam wezmę. Nie. No lipa. O, tego może. Dobrze. Cofnijcie się. Tutaj bym chciał sprawdzić o to. Dobra, zróbmy jakieś machiny, może. Handel mamy. O. Jak mamy handel, to mogę 2000 kamienia na przykład na metal przetradować i z 1000 na przykład złota. Rzecz nie, złoto to zaraz wydam pewnie. Robimy tak. Robimy tych. Robimy tych. I robimy tych. Robimy znowu bazylę. Zrobimy tarany. Katapulty. Z przewagą taranów. I czekamy. Ile w ogóle kamienia ze skamienia? Bo oryginalnie było 100, a teraz nie wiem. Coś nie wyszło. No, nie wiem, zwróćcie uwagę, ale chyba 100 na drogę, co? A Dwarven Brew, to gdzie to jest? Jak nie tu? Czemu tu nie ma tego? Może w jakimś wyższym tierze, w jakimś innym budynku się to piwo i u nich researchuje. Was bym chciał jeszcze. Dobra, maszyny się zbierają. Możliwe, że nie będą potrzebne, możliwe, że oni sami sobie poradzą już tutaj. Zobaczymy. Jeszcze wami podejdę do dołu. Dobra, podejście bliżej. Już tak późno zareagowali, żeby atakować to, co mają w pobliżu. Dobra, dawaj. Idziemy tu. Idziemy ostro. Damy radę. Dobra. Zagraliśmy na łatwym i daliśmy radę. Możliwe, że na normalu też bym dał radę. Na hardzie to nie wiem, szczerze. Aczkolwiek no ta kopalnia tutaj żelaza trzeciego poziomu zamiast pierwszego naprawdę dużo dała. Więc pewnie byśmy sobie jakoś poradzili. Zwłaszcza, że na poprzedniej emisji to chyba dwóch różnych minotaurów nas tak naprawdę atakowało, ale nie jestem pewny. Może się mylę.
bo tam jeden na pewno miał kolor taki, taki neutralny. Dawaj, królik. Lecisz tam. Spok. Aura terroru. Bliżej, bliżej, bliżej. Przejmuj wszystko. Wszystko jak leci. Zajmij się przejmowankiem. Dobra. Starczy... mele tych naziemnych. Robimy teraz tylko te gryfy. Rampant. Rampampam. Nie to. Okej. We have it. Now back to the battle. Tremble. I have it. It is yours. We have it. Now back to the battle. Dobra, ja bym mógł tutaj taki ziguracik postawić. A no nie mogę, bo coś. Nie, nie, wroga tu już nie ma od dawna, ale no nadal nie mogę. Bo coś. Metal. Złoto, kamień, krycha. Nic tu nie postawia, nawet w pobliżu. Required extra costs. Bo co? Nawet jeśli by wymagało ten extra cost, no to co z tego? Stać mnie. What the fuck? What is going on? Może to musi być jakoś wystarczająco blisko naszych budynków? Może to jest coś jak w Populosie było? W Populosie to naprawdę bardzo blisko musiało być naszych budynków. Jedyny budynek, który się dało budować właśnie jakby z dala od naszych budynków, od naszej bazy, to była wieża. Jak się wieża postawiło, to wtedy już wokół tej wieży można było sobie normalnie drugą bazę tworzyć. Tylko że wieżyczki w Populosie to nie są jak tutaj, że one same z siebie strzelają. Jak jest pusta wieża, no to ona nic nie robi po prostu. Trzeba tam dać kogoś, żeby coś robiła. Dobra, co ja tu muszę zrobić? O co chodzi? Nie wiem, co ja tu muszę zrobić. Przyspieszę. Tu jest jeszcze kopalnia. Może tobą to przejmę. Nie przejmę. To bohaterem. Możesz tu coś zbudować już, czy nie? Nadal nie. Bo co? Why? For God's sake. Dobra, czemu nie mogę przejść tej mapy? Co się stało? Nie wiem, tutaj coś muszę zrobić? Jakiś quest tu jest? No tam się coś świeci niby, ale no... byłem tam. Nic tam się nie zadziało. Nie było w ogóle, żebym pokonał wroga, nie? Jest jakiś green? No Smasher, no to jest pokonany już chyba, co? Dobra, goddammit. Jak battering ram? No, 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 no. Co tu jest? What the hell?
Mogę cię zabić? Narrator. Down a narrow trench you find a witch foraging various herbs. Magical smoke billows from her hut's chimney. And as you watch it, you get the uncomfortable feeling that it may be watching back. The witch looks up at your approach and seems to give an almost imperceptible smile. What? Well, it would appear I have a most interesting visitor. Welcome to my small corner of the War Realms. The witch pauses for a moment, sticks out her nose and sniffs repeatedly. An impish smile spreads across her face as she forms a sensual pose. I do believe we can be of use to each other. Will you hear my proposition? What is Switch doing out in Sartek's maze? What did you have in mind? You know, I think there is a way we can be of use. I have nothing for you but a sword, for which I want nothing to do with you. Okay, what are you doing? The crisp breeze, the solitude, it's not so bad once you know how to navigate it. Okay, what did you have in mind? There is a certain ingredient that I need for my work. It usually grows in abundance around the realm of war, but sometimes they can be difficult to get a hold of. I have no doubt that you will be able to find some for me. I'm looking for a herb which resembles a silvery, feathery strand. If you can find this for me, I will reward you with one of my magical tomes. Are you interested? Knowledge and spells you will find in few formal places in that area, invaluable to those who have been burdened with these regularities throughout their lives. Nie obchodzisz mnie w sumie, wiedźmo, jestem minotaurem, wojownikiem, który nie rozumie, co ty gadasz. I cannot let you roam free, witch. Knowledge and spells you will find in few formal places in Eteria, invaluable to those who have been burdened with this adventure of their lives. To samo. I cannot let you roam free. Knowledge. Ej, nie działa. 3. I must decline your offer. What? Inne opcje nie działały. To pewnie też naprawiają. No, there is no need to concern yourself with that. I can promise you that they are being used for the betterment of the realms. I cannot let you roam free. I must decline. Okay, I accept. Smiling, the witch speaks with a voice as sweet as poisoned honey. Thank you, Wanderer. I believe you will be able to find the plant in the gully to the north of here. Okay. Pewnie chodzi o to. Ale to jest jakiś poboczny quest tylko pewnie, to nie jest po to, żeby przejść tę mapę, nie? Dobra, czyli ona jest tym zielonym przeciwnikiem. Jak rozumiem. A co to jest? Co ma katapultę za umiejętność? Bym w sumie...
z ciekawości sprawdził. Mam jeszcze jakąś żywą katapultę, bo to wiem, że ma jakąś tam szarżę, nie? Sprawdźmy, jak szarżuje. Okej. Okay. Jakby sobie Invigorate odpalił, co? No spoko. Co ty masz? Flaming Barrage. Turns damage type to fire and gives plus 15 damage. Ej, to fajne, bo to nawet w jedenastki by to było w tym momencie dobre. Takie coś. O. O. Ładne. Ładne. Friendly fire! Friendly fire! Ej, chwila, co? Ja to ja nie wybieram celu. Oni sami jakoś to... I co, mam te roślinki, czy nie? To nie to? To musi być to, nie? To o to chodzi. Ja mi idę do niej. Mogę się w ogóle do niej dostać? Nie wiem. Ja tam gryfem musiałem, bohaterem wcześniej próbowałem, to... To się nie da, nie? Zobaczymy, weźmy gryfa pod Ctrl 2 w razie czego. Gryfem tam 30 expa ma ten gryf. Dlaczego tak dużo? A, ja takie robię po prostu. Okej. Okay. An enemy character has been killed. Charge! Sorry. Nie wiem, o co tu chodziło. Dobra, jak tę misję wygrać? Niech mi ktoś powie, jak ja mam to wygrać, co mam jak ja będę victory conditions. Triggered. Players can only win or lose if an event is triggered. What event? What are you talking about? What the fuck? To co, już spieprzyłem temat, zabijając tamtą? Już tego nie wygram? To battle. Nie wiem. Mam 6000 kamienia, kryształu i złota w ogóle. Zero rage'a. Nie wiem, jak to wygrać. Wydaje mi się, że coś zepsułem z tą czarownicą. Triggered. Dobra, wiecie co? Nie ma sensu chyba tego przedłużać. Wydaje mi się, że ja tu coś spieprzyłem z tą pindą tutaj. Ale no, nie wiedziałem, że nie powinienem jej atakować, bo podleciałem do niej i nie było żadnej reakcji z jej strony. I byłem pewny, że tu się nie da wejść w ogóle, bo próbowałem tutaj podejść. I się nie dało wcześniej, jak klikałem przynajmniej od tej strony. No tu się od tej strony da, jak się okazuje, no nie wiedziałem. Gdybym tu bohaterem podszedł od razu zamiast gryfem, to może by mnie nie atakowała od razu i bym normalnie mógł zrobić tego questa prawidłnie. Ale nie wiem czemu mimo wszystko nie... No nie wiem, no to albo wymaga to jakiejś tam poprawy, muszą twórcy przewidzieć, że gracze mogą coś takiego odwalić, albo no mimo wszystko to powinno być coś pobocznego, no to nie sądzę, żebym to musiał zrobić, żebym mógł tę mapę przejść. Wystarczy chyba... Powinno wystarczyć pokonać głównego tutaj bota, wroga, nie? I tyle. I średnio mi się podoba to, że aż tak bardzo te mapy pozmieniali. Znaczy, ja byłbym skłonny się zgodzić jak najbardziej na zmianę oryginalnego labiryntu Serteka, bo jest tam ta mapa za mała, za ciasna. Więc fajnie, jakby ją zmienili, zwiększyli.
Ale no nie aż tak, no to jest kompletnie inna sceneria. Bez przesady. Dobra, rezygnuję. No, nie wydaje mi się, żebym był w stanie to wygrać. You have suffered defeat. Także tak się prezentuje póki co kampania WB2. No, średnio bym powiedział, nie podoba mi się. Weźmy tej zręczności. I w skillach bym chciał w Mighty Blowa. Dobra, ten odcinek był naprawdę długi, najdłuższy ze wszystkich póki co. W kolejnym odcinku raczej nie będę chciał pokazywać nic więcej z WB2. Może mi się uda odpalić tę kampanię jedynki, może trzeba tam faktycznie dłużej poczekać i się może wtedy załączy. Nie wiem. No póki co starczy tego odcinka. No, jestem zawiedziony w tym, co się w tym odcinku zadziało. Naprawdę, no to było jakieś nieporozumienie. No ale dobra, trudno. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że mi się materiał podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków z tej oraz innych serii na tym kanale. Ja byłem Skowron Piąty. Pozdrawiam i polecam. Na razie.